Witam, tu Sławek. Jest czas kolejny na następną edycję kryptowaluty na szybko na 22 lutego 2018. Zaczynamy z market cap. W tej chwili jest 457 miliardów, czyli mamy korektę. Ja bym powiedział małą. I od razu pokazujemy, jak to wygląda i co się dzieje, co się stało. Ok, to na samym dnie byliśmy gdzieś 269 miliardów, to było 6 lutego i przez ostatnie 2 tygodnie mniej więcej można powiedzieć, że szliśmy powoli do góry i po prostu teraz z tego co ja po prostu przebadałem, przeczytałem, to mamy małą korektę i to jest parę przyczyn. Pierwsza jest taka, że po prostu ludzie wyciągają swoje zyski. Realizują to, co już swoje zarobki i po prostu niektórzy nawet dużo pieniędzy przemieniają na waluty narodowe, fiat currency. I też przejdziemy przez wiadomości, ale idźmy dalej. BTC dominance 39,3%. Trend jest, że idziemy cały czas do góry z Bitcoin, tak jak mówiłem. W zeszłym roku podstawa była taka, że jak Bitcoin szedł do góry, altcoiny szły w dół. I na odwrót, jak altcoiny szły do góry, to Bitcoin szedł w dół. Po prostu te pieniądze tak skakały między tymi dwoma. Ok, zaczynamy od razu od wiadomości. Tutaj jest artykuł, który po prostu mówi, że wszystko jest na czerwono, nawet gdy koszty transakcyjne Bitcoina idą w dół i że Bitcoin dominance idzie do góry. Jak już mówiłem parę dni temu, Segwit już teraz ma tą 16. wersję i to po prostu umożliwia obniżenie kosztów wyciągania pieniądz z portfelów. I też niektóre giełdy nawet już zaczynają używać Segwit, czyli to też obniży koszty używania Bitcoina. I tutaj od razu mówię coś, jak wygląda te koszty na kilobajt, na jednego kilobajta, bo jak po prostu Bitcoin jest kopany, prawda? Są kopalnie, teraz są bardzo duże i siły komputerowej, powiedzmy. No i w styczniu gdzieś te koszty właśnie tworzenia tych nowych bloków były naprawdę największe, że doszły aż do, powiedzmy, 37 dolarów, żeby można było tworzyć następny blok, tutaj piszę to. I co do sprawy, ten kilobajt omawiam w tej chwili, że ostatnio blockchain potwierdza, że żeby tworzyć 1 kilobajt, to jest 36 centów dla Bitcoina i to jest naprawdę na samym dnie, w ostatnich 6 miesiącach co najmniej. A Bitcoin Cash, który właśnie był stworzony w ostatnie wakacje, to on, jego koszty są teraz mniej więcej między 22 centów za kilobajt do 91 centów za kilobajt. Czyli nawet od czasu do czasu on przekracza Bitcoin. Tylko chciałem powiedzieć tyle. Tutaj jest ten wykres, co właśnie to pokazuje. Ile to kosztowało, żeby tworzyć i że po prostu teraz poszły w dół. Ok, idziemy dalej. No i też słyszałem w forumach i na internecie inna przyczyna, czemu mamy tą korektę, ja nazwę ją małą, bo naprawdę jest mała, nie ma co panikować, też omówię to dalej na sam końcu, że po prostu była giełda japońska, która jakoś z błędem pozwoliła użytkownikom wypłacać bitcoiny i to jeden po prostu kompletnie przesadził i ten spróbował wyciągnąć se chyba gdzieś tam 2200 trillion. Mi się wydaje, że to się mówi w polsku, kwadrylion.
I to takie wytłumaczenie. Następny artykuł. Coś pozytywnego o Ripple. Wiem, że chyba mało mówię o Ripple. To jest też dlatego, bo na przykład dużo ludzi po prostu jakoś nie przepada za bardzo za Ripple, i to jest dlatego, że można powiedzieć, że to jest najbardziej zcentralizowana kryptowaluta, bo oni po prostu pracują z bankami. Tutaj po prostu mówi ten artykuł, że oni dodali następne pięciu banków, z którymi będą współpracować. Tak jak zawsze mówiłem, poniżej dolara, to naprawdę ten Ripple, tutaj zobaczymy, gdzie jest dzisiaj. Akurat dolar. Mi się daje, że na długi termin to ma potencjał. Nie będą takie astronomiczne wzrosty, jakie były pod koniec grudnia i stycznia, i czy raczej w styczniu. Okej. Tutaj następny artykuł i tu mówię od razu, wejdziemy trochę w tą listę i też opowiem trochę o Bitcoin, ale pierw idźmy. Wszystko jest na czerwono, tak jak mówię, jest mała korekta. Jedna cyfrowa, w naszym jednym cyfrowym procencie. Litecoin naprawdę zeszedł w dół, bo też mogę powiedzieć, dodać parę słów do tego, że jak coś idzie bardzo szybko do góry, to potem też potencjał jest wysoki, że pójdzie bardzo szybko w dół. Okay? I to zawsze tak się jakoś się sprawdza. Okej, okay, co chciałem pokazać, to jest. No, wszystko jest na minusie, jak widzimy. Okej, okay. No, to jest to. Nano. To jest rakieta dnia, pompa dnia. I teraz tłumaczę, co się stało. Tak jak ja mówiłem też w wcześniejszych filmikach. Mi się wydawało, że poniżej nawet 9 dolarów to był dobry zakup, ale on naprawdę doszedł też nisko. Możemy raz, dwa sprawdzić. Zawsze można oglądać te filmiki 2 na 2x. To jest co ja często robię i zrobię notatki. Okay, to też polecam, jak komuś za wolno. Okej. Okay. No po prostu tutaj pokażę. Okej, okay, no doszedł aż do 6,80. Nie, to po prostu mi się wydaje, że to jest już naprawdę na samym dnie, jak on tam był gdzieś 35 dolarów, nie, na początku roku, to ja mówiłem, że nawet było dobre poniżej 9 dolarów, żeby kupować i trzymać na długi termin, gdy my sądzimy, że nic nie ma błędu w tej technologii i że możemy patrzeć poza tym hakiem, i czyli raczej ten błąd, że ten hak na ten Bitgrail to było przez giełdę. I czemu on skoczył? To jest to, co jest najważniejsze. Okej, pokazujemy. Tutaj jest fajny artykuł, właśnie mówi, że to jest rakieta dnia. To jest dlatego, że po prostu oni wprowadzają portfel dla Nano i jest teraz w wersji beta. Tylko też trochę ostrzegam, jak już mamy i będziemy chcieli wysyłać tam te kryptowaluty. Sprawdziłem dzisiaj na komórce. Jest coś, co się nazywa Nano Wallet, ale to nie jest to. Okay, to nie instalujemy tego. Proszę nie instalować tego na telefon i używać, bo to jest też podejrzane. Ale po prostu jest, tylko że ja jeszcze nie widziałem go w Google Play, czyli na Android jak na razie. I druga rzecz. Czyli według mnie jest bardziej może skuteczniejsze i to jest może dla niektórych może być trochę ciekawe. Jest, że Brian Armstrong to jest prezes Coinbase. Coinbase to jest razem z Gemini to jest jeden taki podstawowa giełda w Ameryce. Ja wiem, że też dużo ludzi poza granicą używa. Można było kiedyś używać karty kredytowej, żeby robić zakupy i dodawać sobie kryptowalutę. No i po prostu on jakoś tam filmik znalazł się o nanocurrency, nanokryptowalucie i polubił. No i tutaj to tłumaczysz, dlatego to skoczyło tak dużo. I to jest taka ciekawostka, czemu. Także po prostu niektóre te prezesi mają taki wpływ, ale też to jest raczej razem z tym, że ten portfel
wersji bety, które nawet ja nie mogę znaleźć, ale niby już jest i oni to wprowadzają. Okej, następna rzecz, którą chciałem powiedzieć, ważna, i to też trochę omówię głębiej, i to jest, nadchodzi te spotkanie G20, nie wiem, czy się tak mówi po polsku. No i po prostu jeden temat, który oni będą tam omawiać, jest stan kryptowalutowy na świecie. I tutaj bardziej szczególnie marca 17-18 się te zarządnicy z banków centralnych będą się spotykać i omawiać. I potem też te 19 i 20 marca tak samo. To będą i główny temat niby ma być, czy jeden z głównych tematów będą kryptowaluty. Niektórzy sądzą, że po prostu to stworzy więcej FUD, czyli Fear, Uncertainty and Doubt, tak jak mówiłem, strach i niepewność. Nie wiem, zostawię na tym. Ok, co chciałem teraz pokazać dalej. Tutaj jest artykuł o Bitcoinu. Może właśnie pokażę ten wykres, gdzie my jesteśmy teraz w tej chwili. Ostatnich 24 godzin, po prostu dół, gdzie on był. No, że się odbijamy i tak się waha teraz. Doszło do 11772. Tutaj niby może jest jakiś opór w koło, powiedzmy 1300 albo 1350. Okej, okay, to tutaj pokażę jednego analityka i po prostu co on mówi. On tutaj w tym artykułu akurat mówi tak ogólnie, że byliśmy na dnie 6000 dla Bitcoina i można powiedzieć, że po prostu było takie odbicie. Jesteśmy teraz w takiej chwili, że Bitcoin albo będzie szedł w bok, żeby potem budować więcej siły, żeby szedł znowu do góry, albo po prostu będzie teraz próbować nowe opory niżej i te opory niżej są powiedzmy od 5900 do 8200. No i ale po prostu poza tym tak nie wiadomo, jak to przeważnie z tymi analitykami jest. I tutaj pokażę też coś jeszcze. Tutaj następny analityk. Po prostu co on mówi, że mamy wsparcie na 9500 do 10000. Drugie wsparcie jest 8750 do 9100. I trzecie jest nisko, 7900, 8250. No ja tylko zostawię na tym, po prostu jak zawsze do końca nie wiedzą, ale idziemy dalej. Co chciałem pokazać? Chciałem pokazać, że teraz są takie, jest głosowanie na Binance, jaką następną kryptowalutę chcą wprowadzić. Jak widzimy teraz w tej chwili Dent jest na szczycie z tych wszystkich kryptowalut i przeważnie to pokazuje dlatego, że jak one wchodzą, to potem jest taka pompa, ludzie po prostu kupują ją, inaczej mówiąc, że czy można zarobić, to zależy od naszego podejścia, nie? Ja tylko po prostu mówię tutaj o długoterminowym inwestowaniu, ale po prostu to zawsze też mówię, żeby rozszerzyć naszą wiedzę, że jak w coś wchodzi na Binance, przeważnie cena idzie do góry. Okay, od razu pokazuję, co to jest ten Dent, żeby trochę się poduczyć. To jest, oni po prostu próbują tokenizować dane mobilne na skali globalnej, co będzie łączyć użytkowników i od tych firm, co handlują tymi danymi mobilnymi. I próbują stworzyć taki, że można kupować, sprzedawać te dent i nawet darować innym i potem można używać komórkę i dostęp mieć do tej komórki w innych rynkach, nie? I na przykład do jakich są teraz w tej chwili ten dent połączeni w USA, parę firm tutaj i no i dużo innych na świecie. Z tego co widzę w Europie jak na razie nie ma, tylko
Pokazuję, że to jest. Tutaj jest ich roadmap, czy mapa wydarzeń, jak mają kiedy wprowadzać. No, że na pierwszym kwartalu te amerykańskie główne firmy telekomunikacyjne, AT&T, Verizon. To tylko na koniec tak powiem i jeszcze raz powtórzę tą strategię, o której ja tak zawsze omawiałem od początku, to jest, że ja radzę, żebyśmy trzymali portfel, to znaczy nasz skład kryptowalut, żeby był taki zbalansowany. Mówiłem 50% Bitcoin czy Ethereum, albo między tymi dwoma kryptowalutami 25% potem w Big Caps, czyli wszystko powyżej 5 miliardach. I następne 25% poniżej 5 miliardach. I to wtedy jest, jak są takie korekty, to my nie panikujemy, bo nasze pieniądze nie sypią się kompletnie. Przeważnie Bitcoin i te big caps wolniej spadają niż na przykład jakieś tam altcoiny. I naprawdę jak jest czerwono, to wszystko krwawi, to najwięcej krwawą właśnie te altcoiny. I to jak nie mamy doświadczenia i nie możemy to widzieć przez okres długoterminowy, to potem możemy popełnić pewne błędy sprzedając nasze kryptowaluty. Oczywiście, gdy jesteśmy doświadczeni i rozumiemy, że ten rynek się strasznie waha i to nie jest dla wszystkich naprawdę, to wtedy możemy trzymać. Nie. Albo nawet jak jesteśmy naprawdę doświadczeni, to też można wchodzić w takie swing trading, czyli przez parę dni trzymamy i potem sprzedajemy według naszych badań, że to albo pójdzie do góry, albo pójdzie w dół i możemy obstawiać nasze pozycje. Ale jak na razie się koncentrujemy na długoterminowym terminie i inwestycje na długi czas. I to wszystko, co mam powiedzieć na dziś. I miejcie super dzień. Na razie.